Onigiri, czyli japońska przekąska, którą na pewno kojarzy każdy fan anime. Lecimy z tym przepisem. Na początek posypujemy łososia solą i do piekarnika 15 minut, 200 stopni. Teraz odsączamy sobie tuńczyka przez sitko, wkładamy do miski. Majonez, sos sojowy, całość mieszamy, tak to się ma prezentować. Wracamy z łososiem, przekładamy do miski, syliracza, majonez. Mieszamy podobnie jak tuńczyka. Kroimy wodorosty w paski. Na folii posypanej odrobiną soli układamy dwie łyżki ryżu kleistego do sushi. Zwilżamy dłonie i staramy się uformować trójkąta z wgłębieniem, do którego wkładamy nasze nadzienie całość przykrywamy ryżem zwijamy folię i dalej staramy się formować trójkąta ściągamy folię i teraz nasze onigiri ubieramy w wodorost nori tak jak zrobiłem to na wideo całość można posypać jeszcze odrobiną sezamu ja użyłem białego i czarnego i oto gotowe